patrona całego przedsięwzięcia i projektu, fundatora też głównej nagrody, którą są elementy placu zabaw na dnia najlepszego podwórka. Pozwólcie też Państwo, że powitam tutaj bardzo serdecznie panią naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury, panią Iwonę Nowak. Również zaszczycili udziałem tutaj wspaniali nasi radni miasta Mysłowice, pan Dariusz Wójtowicz, pan Tomasz Szewczyk, pan Michał Makowiecki. Bardzo serdecznie dziękujemy im za przybycie. Możecie Państwo teraz spotkać się z nimi, porozmawiać. Pozwólcie Państwo, że również powitam tutaj w naszym gronie pana Wojciecha Chmiela z Rady Osiedla Centrum, który ogromną życzliwością i pomocą nam tutaj służył, jak i służy nam w całym projekcie, za co wielkie dzięki, wielkie podziękowanie serdeczne. Szanowni Państwo, pozwólcie, że na początek, zanim cokolwiek będę mówił, oddam głos panu prezydentowi. Panie prezydencie, serdecznie zapraszam jako patron o słów parę do mieszkańców tego powodu. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Jestem takim gościem na tym podwórku, ale gościem, który przybywa popatrzeć, co tu się stało. A stało, jak widać, się bardzo wiele. Za to serdeczne dzięki, za to zaangażowanie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że to podwórko zmieniło swoje oblicze, że się odczarowało, że jest inaczej. Szanowni Państwo, naszym celem jest, żeby tak wyglądały podwórka w Mysłowicach. Państwo wiecie, jak wyglądają, w związku z tym jest to głównym naszym celem. Jeżeli zaczniemy od tych małych spraw, skończymy na dłuższych. Ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za jakiekolwiek zaangażowanie, tym wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję. Dziękuję przede wszystkim tutaj mieszkańcom, którzy uczestniczyli w całym tym przedsięwzięciu. Dziękuję animatorom, dziękuję wszystkim, którzy po prostu w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, że tu dzisiaj możemy spotkać się i oceniać to wspaniałe miejsce. Życzę Wam, żeby to miejsce rozkwitało, żeby piękniało i żeby za tą pracę, którą żeście tutaj włożyli i wykonali, żeby na przyszłość się nie wstydzić, czyli dbać o to, co zostało zrobione, a przede wszystkim rozwijać ku lepszemu. Życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego i dziękuję z całego serca. Dziękuję. O, mały. Muszę zasłonić sobą mikrofon, wtedy będzie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panu prezydentowi, ale to nie koniec. Powitam. Przede wszystkim chciałbym bardzo, bardzo serdecznie powitać mieszkańców, dzięki którym możemy się tutaj spotkać. Wspaniałych mieszkańców, którzy całą swoją energię wyzwolili, która w nich była, a wręcz powiem więcej, synergię tej energii, to znaczy połączyli swoje energie, to jest właśnie synergia, i powstało to, co widzimy. Mili Państwo, również witam bardzo serdecznie przedstawicieli innych podwórek konkurencyjnych, którzy dzisiaj tutaj przyszli, są z nami. Bardzo się cieszę, jestem bardzo szczęśliwy, jak również bardzo serdecznie witam życzliwe nam od początku do końca projektu media. Redakcję co tydzień, redakcję telewizji Mysłowice i wszystkie Mysłowice NET. Dziękuję za to. Wszystkim. Jeżeli kogoś nie wymienimy, to przepraszam, bo może nie zauważyłem, jestem dosyć poważnie zakręcony i stremowany, mówiąc to do Państwa. Dlatego też wybaczcie, jeżeli kogoś pominąłem. Mili drodzy Państwo, wszystko zaczęło się mniej więcej rok temu. W upalny dzień letni na ulicy Dąbrowskiego na Starym Mieście, gdzie w pewnym momencie, idąc ulicą, zauważyłem takiego małego człowieczka, jak ten, który tutaj stoi przed panią redaktor. Tyle, że bardzo brudnego, zaniedbanego, jadącego na mało rozpadającym się rowerku, który nagle przede mną jakieś 5 metrów zahamował gwałtownie, aż się przewrócił, zatrzymał się, wrócił się parę kroków i podniósł z ziemi, proszę Państwa, patyczek od lodów, na którym była jeszcze obwódka czekolady, taki stary brud, i zaczął go lizać.
Nawet sobie Państwo nie wyobrażacie, jak się bardzo źle poczułem w tym momencie. Jakie to było dla mnie straszne, że tak jest ciężko takim młodym, małym ludzikom tutaj żyć. Że tak pragną choćby tej czekoladki, choćby tego minimalnego cukierka i trochę radości. Stąd też postanowiłem, że spróbujemy robić coś na podwórkach. A co do tego podwórka, proszę Państwa, to kiedy przyszedłem tutaj pierwszy raz na to podwórko, to usłyszałem taki tekst. Ja mówię, chłopaki, chodźcie do nas, do Domu Kultury. A, panie dyrektorze, my nie z tych, co mogą chodzić do Domu Kultury, co będą chodzić do Domu Kultury. On też stwierdziłem, że proszę Państwa, jedyne wyjście, skoro jesteśmy tak bardzo daleko, bo niecały kilometr stąd, to przyjść z Domem Kultury na podwórka. I taka była też geneza powstania tego projektu. Dzięki ogromnej determinacji mojego zastępcy, pana Michała Skiby i pracowników Mysłowickiego Ośrodka Kultury, udało nam się napisać projekt. Odbyły się takie pilotażowe 3 spotkania w zeszłym roku. No niestety nie udało nam się ze względu na pogodę przyjechać tu na to podwórko. Dlatego cały nasz projekt zaczęliśmy właśnie tutaj, od Powstańców 21. No i tak to się zaczęło. Kiedy po pierwszych takich 8 wizytach rozrywkowo-zabawowych na podwórkach wydawało nam się, że będzie co najmniej z 5-6 podwórek, które będą chciały się przeistoczyć, kiedy przyszło do działania, okazało się, że tylko 4 wykazały chęć. A kiedy przyszło już do konkretnej roboty, zostały tylko 3. Państwa podwórko przy Powstańcu, podwórko na Klachowcu i podwórko na Wesołej. Cieszymy się, że chociaż są 3. Michał napisał projekt, wysłał go do ministerstwa. Udało nam się, to wcale nie jest takie proste, bo proszę Państwa, tych projektów było ponad 20 tysięcy złożonych. Udało nam się dostać pieniądze na realizację. Dzięki temu możemy w tej chwili spotkać się tutaj i cieszyć się tym katarsis, czyli przemianą poprzez sztukę, przemianą poprzez kulturę. To jest taka zmiana, a zmiana jest tak ogromna, że wręcz szokująca. I cieszę się bardzo, że właśnie tak się złożyło i że taki jest efekt. Jedyne, co mi zostaje, wszystkim Państwu, którzy dokonali tego, wcale nie będę szukał tego słowa, określenia, cudu, z całego serca podziękować. Jesteście Państwo wspaniali, naprawdę, swoją determinacją, swoim zaangażowaniem, swoim uporem. Udało się zrealizować to, co udało się zmienić tą przestrzeń na piękne podwórko z bardzo smutnego. Jeszcze pamiętam, jak tutaj leżał taki pluszowy miś, nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Gdzieś u nas w Moku leży jeszcze ten miś. Zabraliśmy go na pamiątkę. To był dobry moment tego, co tutaj się zdarzyło. Gratuluję Państwu z całego serca. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli z ramienia naszej instytucji i wszystkim, którzy nam pomogli, sponsorom, różnym osobom, które pomogły nam rozpropagować ten projekt i go zrealizować. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Michale, może Ty byś powiedział, ale chodź. Michał jako lider projektu, też 2 słowa proszę, żebyś podsumował, bo myślę, że to jest bardzo ważne, bo na tej linii frontu tego pierwszego kontaktu Michał był zawsze z Państwem. A jak Michała nie było, to byli wspaniali moi pracownicy, jak Kasia, Ania Moczek, Kasia Groberna, no i nasi wspaniali techniczni, ale również ogromny wkład w pracy włożył tutaj chyba największy animator mysłowickich dzieciaków, pan Dariusz Kryla. Darku, jesteś wraz z małżonką, byli cały czas z nami. Dzięki. Jesteśmy dumni, że mamy tak wspaniałych mieszkańców, że mamy takie wspaniałe zespoły, że taki jest efekt naszego projektu. Dziękuję bardzo. Jak najbardziej brawa się należą panu dyrektorowi, bo to on jest pomysłodawcą całego projektu, skromny jak zwykle,
pan dyrektor Adam Radowy, ogromne brawa dla niego. Szanowni Państwo, no oczywiście podpisuję się pod wszystkim, co powiedział pan dyrektor. Wspaniała praca. Najlepszy projekt w moim życiu to jest właśnie projekt sitcom i to już można powiedzieć głośno. Oczywiście zawsze to podkreślam, nie powstałby ten projekt, gdyby nie mieszkańcy. Gdyby nie odbili piłeczki. To właśnie dzięki nim widzimy to, co widzimy. Dostarczyliśmy narzędzia, dostarczyliśmy instruktorów, ale tak naprawdę, gdyby nie państwo, to by tutaj nic nie było. Byłoby to po prostu po staremu. Wszystkie te przemiany możemy zobaczyć na tym właśnie telewizorze, jak to było na początku, tam przy wejściu do kamienicy, a jak jest obecnie. Serdecznie Państwu dziękuję za współpracę. Zostawiam tutaj kawałek serca i do zobaczenia. A teraz bawmy się wspólnie. Dzięki. Zapraszam do uroczystego otwarcia podwórka. Okej, czyli podwórko zostało otwarte. No możemy się zacząć bawić, tak? To ja myślę, że zaproszę wszystkich tutaj na ten tutaj właśnie kawałek placu. Ale kto będzie chciał spróbować z nami właśnie teraz? Chłopcy już mieli swoją konkurencję. Ja to widzę tak. Mama już uciekła, nie jedna, druga. To może...